Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można, mając dzieci, codziennie wychodzić z domu o 6 wieczór i wracać o 11. Poza tym jestem zdemoralizowana pracą dla kina. Film robi się raz, a potem on już na nas przez całe życie pracuje. W teatrze zaś za każdym razem odtwarza się od nowa to samo. Takie wielokrotne powtarzanie byłoby dla mnie chyba zbyt monotonne. Nigdy nie próbowałam polegać na mężczyznach. Lubię zależeć wyłącznie od siebie. Staram się mieć do wszystkiego odpowiedni dystans. Do miłości również. W gruncie rzeczy wiem, że mogę liczyć tylko na siebie i to mi odpowiada. Prawdziwa dama pije, pali i przeklina i naturalnie ogląda się za mężczyznami. To jest moja recepta na damę. Nic złego w tym nie widzę. Potrafię mieć ze sobą na różnych przyjęciach taką małą, srebrną piersióweczkę, bo czasem się trzeba rozgrzać, a czasem się postawić. Mężowi nie zawsze o wszystkim trzeba mówić. Nie jest naszą przyjaciółką, ale partnerem. Trzeba uszanować jego wady i nie walczyć z nimi za wszelką cenę. Mąż musi czasem pobyć sam czy w gronie kolegów i nie należy być o to zazdrosnym. Jedna zasada obowiązuje w życiu. Nie wolno się lenić. Moja młodość to roztańczone lata 60. Lata kawiarni, czas szybkiego dojrzewania, epoka, w której, jak mówił Adam Pawlikowski, chodziło się, a nie jeździło. Uważam, że samotność z wyboru w pewnym wieku kobiety, nie taka, że wszyscy ją opuścili, jest wręcz największym luksusem. Jeśli coś położy w domu, to tam jest. Zetrze kurze, to one są starte. Ubrania poskładane, filiżanka tkwi w miejscu, gdzie się ją postawiło, nikt tego nie rujnuje. Całe życie przyjaźnie się z mężczyznami, a nie z kobietami. Kiedy mężczyzna pyta pana o radę, to po pierwsze, on pana wysłucha. Po drugie, bardzo często z tej rady korzysta. Kobieta natomiast zapyta o radę, a i tak zrobi po swojemu. Nie jestem w stanie rozmawiać z kobietami, bo te rozmowy są po nic, bezproduktywne. Szanujmy uczucia, które włożyliśmy w kogoś. Nie przekreślajmy czasu, który był dobry. Nie dajmy uczuciu zmienić się w coś okropnego i pozwólmy sobie w odpowiednim momencie wyjść z przyjęcia. Czym jest miłość w moim życiu? Przeszkodą, rozbiciem, rozproszeniem, rozkoszną niewygodą. Jeśli mówimy o życiu, to miłość jest niewygodna. Jeśli mówimy o miłości, to życie jest niewygodne. Trzeba mistrza, żeby te dwie wzajemnie się wykluczające sprawy pogodzić.
Wiek to bardzo względna rzecz. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile już za mną, a ile przede mną. W życiu na wszystko jest czas, ale najważniejsze, aby tego czasu nie marnować. Dama powinna mieć zawsze pieniądze na to, żeby wrócić taksówką. Jak się wierzy w siebie, to wszystko się jakoś układa. Szkoda, że życie tak szybko mknie, że nie mamy kiedy naprawić błędów, zawikłani w sytuacje, nad którymi nie panujemy. Jakże często bronimy zawzięcie swoich błędnych decyzji.